Witam Was, kochani. Jestem w parku, jadę sobie na rowerek. Dlaczego zboczyłam do parku po 3 minutach? Weszłam do sklepu, dosłownie na 5 minut, wziąć owoce i orzeszki sobie. I jadę dalej na przejażdżkę. Hej, a ja Was pozdrawiam z pleneru. Jestem pośród przyrody. Wieje silny wiatr, ale jest cudownie. Dzisiaj postanowiłam wyjść, bo wreszcie nie jest mi zimno. Więc od dzisiaj, jeżeli będzie tylko ciepło, będę sobie wychodziła. A co mi tam? A kto mi zabroni? Przecież wszystkie stereotypy łamię. Już wyszłam z jednego więzienia głowy, to teraz kto mnie będzie ograniczał? A ja sama nie mam zamiaru się ograniczać. Także ja Was pozdrawiam, całuję, kocham i cudownie się bawię. Buziaki! A teraz bawimy się dalej, robimy obiadek. Już tu cebulkę pokroiłam, kochani. Na razie tą odstawiam. Będzie faszerowana papryka. Zaczyna się zupełnie moje nowe życie. Nowe potrawy, więc jest to wszystko nowe. Chwileczkę muszę się zastanawiać. Kiedyś to wrzucałam do garka, jak to się mówi, jak leci. Teraz troszeczkę muszę pomedytować pod kątem swoim, oczywiście, co mogę jeść. No i wybieram takie składniki, jak widzicie. Jest troszeczkę zabawy, jest kolorowo, jest przyjemnie, jest inaczej, jest smacznie. No już po takim czasie, nie wiem, bo się wcześniej nie ważyłam, no ale tak od 2 tygodni widzę, że waga spada, więc mam 2,5 kg mniej, to też jest plus. Także tu często koleżanki na Facebooku pytają, jak schudnąć, Bożenko, jak schudnąć, kurczę, no widzicie. Ja bez katolk odstawiałam zupełnie słodycze. No ja jestem taką osobą o innej sylwetce, więc u mnie to szybko działa. U mnie 2 kg w lewo czy w prawo, no to już jest widoczne. Także jest widoczne i będziemy się bawić dalej. Bo co pozostało? Ja to uważam za zabawę. No myślałam, że to będzie ciężkie, trudne. Zawsze mówiłam ci, co jacyś tam... Mówię, ludzie, co wprowadzają dietę, im gratulowałam, ja bym nigdy nie zrobiła. Kochani, teraz się bawię. Idzie to nawet sprawnie, jak na początek. I najważniejsze, że mi się to wszystko podoba. Że nie jestem na nie, tylko zaczyna mi się każdego dnia coraz bardziej to podobać. No to, kochani, to ja robię dalej. A tu, kochani, jeszcze mam taki robot kuchenny, który mi pomaga. Takie złote rączki. Więc ja nie jestem w odosobnieniu w tych moich pracach, w tej mojej zabawie, więc jeszcze mam pomocnika. No co, 4 ręce, to nie 2. Więc my się tu bawimy cudownie. No i zobaczcie, jak fajnie nam to idzie. I to będzie dzisiaj nasz obiadek. Taki kolorowy, w tych smutnych dniach koronawirusa. Także zachęcam się bawić na kolorowo. Jak mam smutno, to wyciągajcie wszystko to, co kolorowe. Jak nie ma słoneczka, to też takie właśnie widoki kolorów, owoców, warzyw sprawiają, że nam się śmieje buzia. No i za momencik będziemy mieć wszystkie papryczki. I może dzięki temu, że patrzycie na to, to nabierzecie też ochoty i zechcecie sobie zrobić któregoś dnia. No to zapraszamy do naszej zabawy. Hej, kochani. Jest piękna wiosna, jest pogoda, a ja tak wyglądam. Zamknięta buzia, zamknięty nos. Kurde. Parodia totalna. Parodia. Kiedy kwitną kwiaty, chcę wąchać zapachy, oddychać pełną piersią, to mam zatykać buzię, jak przed czymś, co jest B, co powiedzmy ma brzydki zapach. Okropne. Jadę sobie rowerkiem, oczywiście, bo jest tak cudownie. Jadę się dotlenić, pooddychać pełną parą. I już miałam 3 minuty maseczkę i już wystarczy. A nie wiem, jak będzie trzeba ją długo nosić, ale w to miejsce, co jadę, już tutaj nie trzeba. Także po 3 minutach ją ściągam. Wdycham powietrze i zaraz będę na łonie natury dalej i będę się delektować. A Wam życzę cudownego dnia, kochani. Buziaczki. Witam Was, moje skarby kochane. Słyszycie, jak śpiewają ptaki? Jestem w plenerze. Jestem. Wczoraj miałam jechać, ale jakoś tak... Zanim się wygruzdrałam,
no to akurat przyszedł syn z wnusią, no już mówię, a to nie idę, to już potem piliśmy kawkę i nie poszłam. Ale dzisiaj sobie myślę, no nie, dzisiaj Bożena jedziesz na rower. Dzieci mówią, mamo, poczekaj, do poniedziałku będzie można. A ja kurczę, mówię, a dlaczego ja mam czekać do poniedziałku? Jak moja dusza chce dzisiaj. A ja wiem, jaka będzie pogoda w poniedziałek, a ja wiem, czy mi się będzie chciało. Także skarby moje kochane. Kto nie wyszedł, kto nie może, kto jest w pracy, kto nie ma nawet balkoniku, to przesyłam wam troszeczkę tej przyrody. Oczywiście już wszystko zaczyna pachnieć, już rzepak zaczyna kwitnąć, białe kwiatuszki tam, wszystko tak cudownie jest. Chce się tak żyć, a oni nam wsadzają maskę na buzię. No, miałam 3 minutki tą maskę. Ja oczywiście ją zdjęłam, bo tutaj nie muszę, bo tutaj jestem wolna, bo tutaj jestem jak ptak, bo tutaj czuję się cudownie, bo tutaj mi nikt nie ogranicza. A dlaczego? Bo ja już jestem wolna. Od dawna jestem wolna. Pozbyłam się ograniczeń. Nie jestem już więźniarką, a byłam bardzo długo. I mimo, że nas teraz zamykają, że zakładają nam maski jak pieską kagańce, to ja i tak jestem wolna. A ja was witam, kochani. Kwitnie rzepak. Jest cudownie. No, troszeczkę wieje wiatr. A ja jadę rowerkiem. No i co? I jestem bez maseczki. Widzę, że tu, znaczy, z domu miałam, oczywiście mam, ale tutaj już nie będę mieć. No zobaczcie, tu jestem w 4 polach. Zobaczcie. Tu. A ludzie mimo to idą zamkniętymi buziami. No to kurczę, parodia. Wczoraj nawet powiedziałam jednej pani, proszę panią, niech pani sobie poddycha tą wiosną. Po co tu w polach te maski? Prawda? No kurczę, nie dajmy się zwariować. Także ja sobie jadę. A jak żeby? Usłyszałam, że wiele z was osób też się wybiera. Tu napisała mi Ela, napisała mi Ania ze Słupska, że jedzie z koleżanką i na pewno jest wiele jeszcze takich osób, co nie napisało, a oczywiście się wybiera. No to kochani, ja wskakuję na rowerek, bo jedną ręką mi źle prowadzić i tutaj nagrywać. I zobaczcie, jak jest pięknie. Tam jest ślęża prosto, widzicie? Tam taka wieżyczka. Gdyby nie to, to byśmy się poszli drapać na tą ślężę. Ale jak już nam pozwolą, to kto wie, czy nie wypuścimy się jak te pieski z budy, ze smyczy i nie pobiegniemy na tą ślężę. No to kochani, buziaki, cudownej niedzieli. Jutro już będą nas puszczać. Tak, ale ja jeszcze jadę dzisiaj, bo to jest super sprawa, kiedy nas nie puszczają. No to buziaki. No ja was witam, kochani. Pierwszy dzień wolności. Jak się czujecie? Ja mam i w nosie, bo ja cały czas się czuję wolna. Niezależnie od tego, że mnie wsadzili czy nie wsadzili po nosie. A dzisiaj idę znowu na spacer, jadę, mam rzepak, mam kwiatki i mam w nosie. I to powiem wam, nie byłam wcale ograniczona, bo ograniczenie mamy w głowach. Skoro moja głowa była wolna, to ja też buziaczki. Kocham was. Uśmiecham się do was. Bez maski. Można wtedy się tylko uśmiechać, a nie jak nas zamkną nam buzie usta. I kochani, znowu w plenerze. No troszeczkę zimny wiaterek, ale tutaj jest bosko. Jestem na krótkie rękawy, bo tu jest bardzo ciepło i gorąco. Więc zbieramy sobie troszkę jakieś tam pokrzywy, szukamy jakichś może roślinek, co będziemy mogli spożyć, a w ogóle to zachciało nam się szczawiu, na zupę szczawiową. No ale nie widzimy go tu na razie. No jak coś, to może gdzieś uda nam się go kupić. No to ja was całuję, ślę buziaki. Zobaczcie, gdzie jestem, w jakim miejscu. Leci mnie katarek, bo było zimno przez moment. Jakoś mnie tam powiało, ale teraz mnie grzeje. No, buziaki. Było jakieś suche, nie? Białe. No chodź, maluchu. Maluchu. Smacznego. Pora obiadowa. Fajnie być tak w plenerze. Cudny jesteś.
kochani. Ściągam na moment, żeby się do Was uśmiechnąć. Żeby nie mówić przez maskę. I żebyście zobaczyli moje radosne oczy i mój uśmiech. A ja sobie jadę na przejażdżkę do koleżanki na kawę. Za moje miasto. Zrobię jej niespodziankę miłą, bo ostatnio mówi: Bożena, co u Ciebie słychać? Pogadałyśmy. A ja dzisiaj nawet do niej nie dzwonię. Na pewno się ucieszy. No kochani, buziaczki. Kocham Was. A teraz Was zapraszam do pięknego ogrodu. Jestem u koleżanki w ogródku. Ona robi kawkę. A ja tutaj się szarogęszę. I porobiłam sobie fotki. Zobaczcie, jak ona ma pięknie. No, jeszcze idziemy dalej. Chyba się nie pogniewa, że jej ogród nakręciłam, ale już kiedyś nakręciłam, także... O, widzicie? I tu jest taki wiaterek, ale jest w sumie ciepło. Musiałam się rozebrać, a w cieniu jest trochę chłodno. No. Idzie już właścicielka, a właścicielka chce być na filmie? Nie, idzie trener, to nie. Nie, no tylko na fejsa. No to właścicielka właśnie tego pięknego ogrodu. Ja Ci tutaj pokazuję Twój ogrodek, reklamuję. O, i tu będziemy sobie bić kawkę. No właśnie miałam mówić, że na tym stoliku, bo tam masz bardzo ciepło, że można w krótkim rękawku siedzieć. Jeszcze przeskoczymy tu. Jak już pokazuję to wszystko, zobaczcie. Tu jest tak piękne. Kwitnie. To drzewko cudne, co? No to kochani, ja idę pić kawkę. Jest cudownie, jest ciepło. Ja jestem na kawce u siostry, a teraz sobie tutaj pojechałam kawałeczek. W takim jestem miejscu. Bo zaraz będę nakręcać sobie filmik na YouTube. Więc delektuję się życiem, słoneczkiem. Korzystam z każdej chwili. No i co? I pozdrawiam Was. I ślę buziaki. Ja jestem na rowerku. I tak jak mówię, korzystam z każdej chwili i Was zachęcam do tego samego. Korzystania z tej chwili. Nie mówienia, że nie pracujecie, że jesteście uwięzieni. Ja czuję się wolna. Tak jak wspominałam, jestem wolna. Umysłem, sercem. Zobaczcie, to są kaczuszki. No i tyle. Czuj się wolny. W każdej chwili, w każdej sytuacji. Kocham Cię. Kochanie, kochani, jak się macie dzisiaj? U mnie wczoraj było troszeczkę zimno, pochmurno. Dzisiaj też. Chciałam Was przywitać. I co u mnie? Dalej tak samo, bez zmian. Zapraszam na poranną gimnastykę. Troszeczkę bioderka uruchomić. Wiecie co? To jest najlepsze, w jaki sposób można zacząć dzień. Więc kołyśmy się, kochani, każdego dnia i cieszmy się. Pięknie śpiewają ptaki. Tu płynie łabędź, kaczuszki. A tu tak pachnie mi to czeremka, że siedzę sobie tutaj i się delektuję. Oddycham głęboko. Ciągam ten zapach i tak się cieszę. I dziękuję, mówię: Panie Boże, dziękuję Ci za to. Dziękuję, że mogę w tym momencie tu być, siedzieć. W tym czasie, kiedy mamy mieć zamknięte usta i nos.
A ja sobie tu siedzę i się delektuję. To jest niesamowite. Wiecie co, jak się to docenia? Zresztą ja cały czas takie rzeczy uwielbiam i doceniam. Ale ktoś może do tej pory tego nie doceniał, dopóki nie został zakneblowany. A teraz, kiedy znajdzie się na uboczu, może odetchnąć pełną piersią. A ten zapach jest boski. On jest mocny, intensywny, ale ja takie lubię. Ale tutaj w przestrzeni nikt nie przeszkadza. Cudownie. Cudownie. Czuję się, jakbym była w jakiejś perfumerii. No to kocham, kochani, bardzo psiaczki.